Siemaneczko, z tej strony Anton, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na serii Anton as Hofbergman. Gramy na mapie Hofbergman Reloaded i jak widzicie znajduję się w nowym miejscu, którym są kurniki. Przywiozłem sobie słomę bucherkiem i ten bucherek tutaj już zostanie. Jeszcze do tego bucherka dorzucimy przyczepkę z wodą. Zaraz tu powinny wyskoczyć, o, statystyki, o co chodzi, zaraz tłumaczę, gdzie to jest, hej, pokaż mi się, wyświetl się, aha, bo nie na ziemi. I tak jak w przypadku owiec, ale owiec w tym, i czy krów na pastwiskach, tutaj są stałe jak gdyby zapotrzebowania na poszczególne rzeczy, żeby rozpocząć produkcję jajek, czy tam piskląt i tak dalej, to musimy mieć tutaj 200 kur, maksymalnie. Straw, czyli słomę albo bedding material na 12 tysięcy, czyli trzy takie belki wystarczą, żeby tutaj było fajnie. No i oczywiście woda, 10 tysięcy litrów i zboża w wysokości 8 tysięcy litrów. Właśnie w tym momencie sobie tutaj, poczekajcie, podjedziemy tutaj i będziemy ścielić. Szybko się pościeliło. Nawet ciekawie to wygląda. Dobra. Szybko się to pościeliło. Teraz wystarczy... Co? Jeszcze wystarczy ziarno. Ja sobie tutaj... Chyba tą słomę to sobie tak odstawię ją. Gdzieś w tym miejscu niech leży mi. O, tutaj sobie położymy słomę. Tutaj już powinien być zetor z pszenicą, ponieważ dużo pszenicy mam. Nie mam dużo jęczmienia. Dobra, tu zetor z pszenicą jest. Ale może zanim ten zawieziemy tam, to jeszcze przejdziemy się i pokażemy, co tutaj jest na wyposażeniu. Tu jest generalnie cała farma kur i są takie trzy, jak gdyby, kurniki. Jeden, dwa, trzy. My na razie sobie tylko zasiedlimy jeden kurnik. Tutaj oczywiście słoma, tu jest potężny wybieg dla tych kur. Nie skąpiono było miejsca, tak więc można powiedzieć, że one są free range, czyli na wolnym wybiegu, tak, hodowane. Tu jest zbiornik, tu się tę wodę przywozi. Teraz, tu jest taki budynek, który wygląda tak samo jak inne kurniki, ale w tym budynku ja tutaj będę generalnie trzymał słomę, w tym miejscu chyba raczej, jak mi się wydaje. Albo zboże może. W każdym razie w tym miejscu pakujemy jajka. Tu jest jak gdyby linia do pakowania jajek. Na pewno za jakiś czas będzie okazja, żeby tutaj wam pokazać, jak to wygląda. Mało tego, tutaj mamy jeszcze wylęgarnię. To są trzy inkubatory, w których będziemy, no, będą się wykluwały nasze kurczęta, które będziemy sprzedawali. Tak to wygląda. I generalnie tu jeszcze mamy takie zadaszenie, będziemy mogli sobie trzymać właśnie bucherka. I tak to będzie wyglądała. Szczerze mówiąc, jeszcze jak gdyby nigdy dużo kur nie trzymałem, tylko tak eksperymentalnie, tak więc ciężko mi powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Jeżeli chodzi o te relacje, takie jak są troszeczkę nie za bardzo fajne relacje, jeżeli chodzi o owce, tam troszeczkę, no i o gęsi to samo. Mam nadzieję, że tutaj czegoś takiego nie będzie, ale podejrzewam, że może właśnie coś takiego być też. Dobra. Co ciekawe, tutaj obornik jest wypychany też. Dosyć ciekawe to jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało z tym obornikiem, bo u owiec to się, kurczę, robi dosyć pracochłonne, szczerze mówiąc. Może tam być ciężko. Dobra. Ziarno. To się wysypie. Tutaj jeszcze można kurtynki otworzyć. A, raz, że światło, bo jest ciemnawo już. To sobie światło włączymy. I włączymy tu kurtyny takie. O, okna. Te kurtyny schodzą. Elegancko naprawdę to wygląda. Mam tu jeszcze coś, ale to sobie zostawimy, bo tak zobaczymy. Przez noc podejrzewam, że tutaj może już dosyć dużo tego ziarna zejść. Ja tutaj dzisiaj dałem pszenicę kurom, ale oczywiście możemy tutaj, jak widzicie w spisie, dodać albo jęczmień, albo kukurydzę.
albo też taką paszę, którą można kupować w sklepie. Nie wiem, czy to jest jak gdyby sens kupowania, czy to jest opłacalne. Nie wydaje mi się, chociaż nigdy nie sprawdziłem. Mam trochę zboża, 60 ton pszenicy wystarczy, mi się wydaje, zważywszy na fakt, że świń dużo nie mam. Wydaje mi się, że powinno wystarczyć. Zobaczymy zresztą. Na razie sobie kupimy tylko 50 ton. Ja tutaj tą przyczepę sobie zostawię, w ogóle cały ciągnik, bo zima będzie za chwilę i tutaj zostawimy sobie tą całą przyczepkę. Aha, no tak, jeszcze pod tym odcinkiem będzie bodajże 4 propozycje albo 5 propozycji nowego ciągnika. Tak więc sobie kliknijcie tam na link i przeniesie wam na taką stronę, gdzie możecie oddać swój głos na ciągnik, który będzie tutaj zamiennikiem właśnie tego Majorka, którym teraz jeżdżę. No i w następnym odcinku najprawdopodobniej już tego Majorka sprzedamy, tylko jeszcze go wyremontujemy. Poczekam jeszcze z 1-2 dni, zobaczymy jak wyniki głosowania. Podejrzewam, że no, są już faworyci. Na live'ie już poznałem wasze trochę opinie i wydaje mi się, wiem, co wam się spodobało po prostu. Teraz jeszcze nam zostało tutaj kupienie kur, ale kupujemy w tym samym miejscu, gdzie są gęsi. Tutaj nie widać kur, ale w tym samym miejscu, gdzie kupujemy gęsi. Proszę pamiętajcie, że aby kupować kury albo gęsi, albo te kucyki tutaj obok, potrzebujecie przyczepę do przewożenia zwierząt, ale z Animal Packu, tak? I oczywiście potrzebujecie jeszcze Mod Company Graphics, taki modzik. Dobra, R, zobaczymy ile tam wchodzi. Jak tak mówiłem, że właśnie tutaj możemy kupować gęsi. No, młode gęsi to jest bez sensu kupowanie, jak gdyby. Zobaczymy ile kur wejdzie, tak? 54, 2, co najmniej 2 kursy będziemy musieli zrobić. No więc troszeczkę. To nie są jakieś duże pieniądze, bo to w sumie są śmieszne pieniądze, szczerze mówiąc. A można zyskać. Mi się wydaje, że ta hodowla kur może być bardzo zyskowna. Ale to się później okaże. Są kury? Proszę bardzo, jak karnie stoją, widać, poustawiane. I jedziemy. Dwa takie kursy będziemy musieli zrobić, bo tak jak mówiłem na samym początku, jeszcze tutaj przykryjemy je, żeby nie zdziczały. To zostaną tak naprawdę tylko kucyki i będziemy mieli już wszystkie zwierzęta. A więc dwa kursy zrobimy 100, żebyśmy później zobaczyli po jednym dniu, jak to wygląda, jak to będzie się tam kalkulowało, ile tam nam zeszło tej słomy i tak dalej. Tak więc ja dzisiaj to wszystko na maksa załaduję, żebyśmy później wiedzieli o co, na czym stoimy. Jadę już z drugim kursem kur i właśnie chciałem pokazać wam jedną rzecz na tej mapie, jak nas ładnie podtopiło. Coś fajnego. Po raz pierwszy się spotykam z czymś takim. Wyjedziemy sobie jeszcze, wrócimy i powiemy o czym. W ostatnich odcinkach bardzo często była u mnie taka bardzo deszczowa pogoda. W sumie przez 2 dni padało. I to jest właśnie taki efekt. Zalało nas po prostu. Wszystko jest ok. Na tej mapie właśnie coś takiego jest, że jeżeli jest dosyć duża ilość opadów, a tak właśnie jest na Seasons jesienią, ja co prawda jeszcze trochę temu pomogłem, no to może być taka sytuacja, że lustro wody na całej mapie się podniesie i w tym miejscu będziemy, być może jeszcze są inne jeszcze miejsca na tej mapie, że coś takiego występuje, takie zjawisko podtopienia, ale w każdym razie tutaj jest to bardzo łatwo zauważalne, dlatego ja też tak kombinowałem trochę i wyedytowałem tą trochę pogodę, żeby było dużo deszczu. Dobra, czyli coś, co naprawdę jest fajnego. Drugi kurs z kurami. Nie, myślałem, że smarowanie mi już tam pada, ale to jeszcze nie. Nie w tym ciągniku. A co do tego ciągnika, to początkowo nie byłem jakoś bardzo przekonany do tego New Hollanda, ale szczerze mówiąc, no, jest rzeczywiście fajny. Jest krótki, idealny do tura, a swoją moc ma. Chyba mam nadzieję, że zaraz to udowodnię, jak będzie tutaj szedł pod tą górkę. Trochę będzie zdychał, no bo górka duża i przyczepa dosyć ciężka. W sumie ładunek sam w sobie nie jest ciężki, ale daje radę.
Dobra, jedziemy do kurników. Jeszcze jedna, nie wiem, jedna taka ciekawostka dotycząca hodowli kur, a raczej tego, co się dzieje tutaj w nocy dookoła kurników. Zaraz dojedziemy, zaraz wytłumaczymy, o co tu chodzi. Kury stoją karnie. Fajnie to wyglądają. Jak ci żołnierze w Wojnach Gwiezdnych poustawiani. Dobra, już tutaj podjeżdżam. Tutaj chyba właśnie te małe pola będziemy kupowali na wiosnę. Tak, będziemy na pewno kupowali. Dobra, ja tu jeszcze na razie wyjdę, chwileczkę. W godzinach nocnych można tutaj znaleźć, zobaczyć liska. Lis sobie chodzi dookoła tych kurników. Dookoła cały czas chodzi, ale nie w tym kierunku. Chodzi o, w tym kierunku. I bodajże jest to chyba o godzinie 10 do 6 rano, albo o 12 do 6 rano. I on sobie tutaj biega, taki rudy mały lisek, tak więc jeżeli kogoś interesuje, to może właśnie sobie tutaj w nocy przyczaić się i zobaczyć. Może to nawet mi się uda go kiedyś sfotografować. To wam pokażę, jak on wygląda, bo nigdy jakoś nie miałem okazji. Ja go widziałem, owszem, znalazłem go. A razem kiedyś z Wojtkiem szukaliśmy i znaleźliśmy. Najprawdopodobniej jeszcze jest jeden lis w lesie, ale tamtego jakoś nie mogliśmy znaleźć. Tutaj natomiast tego znaleźliśmy. Jak widzicie, zobaczcie, tutaj kury już robią swoją kurzą robotę. Proszę bardzo, są grzędy. Kury sobie siedzą, jajka znoszą. Tutaj pod spodem będą za chwilę takie skrzynki z jajkami. Na razie ich jeszcze nie ma, bo nie ma wody chyba. Tutaj jest wypychany obornik, pamiętajcie. Też jest produkowany obornik. Zobaczymy, jak z tym obornikiem to wyjdzie. Na razie jeszcze nie ma wody, tak więc ja szybko to rozładowuję. Dobra, rozładowujemy to. I ile ich tu będzie? Dobra. A nie, to jest kup sprzedaj. Oj, poczekajcie, bo to są dwa. Pamiętajcie, no, to są dwa te okienka do zarządzania. Tam to jest właśnie do kupowania, a tutaj jest do rozładowywania. O, w tym miejscu. Tak samo jest z owcami. Tak jak wcześniej wspomniałem, ten bucherek tutaj najprawdopodobniej zostanie cały czas u kur. Ponieważ tutaj będzie troszeczkę wożenia tych jajek, tak więc. Wydaje mi się, że to będzie dobre rozwiązanie. Jedynie co problem mogę mieć z wodą, ale zobaczymy, jak ta woda schodzi od tych kur. O, to jest proszę bardzo, kury sobie biega, chodzą po wybiegu. Czy tam na tej trawie to można by nieźle tutaj skosić tą trawę, jeszcze ją na siano przerobić. Dobra, ale bez przesady. Ciekawe, czy ja tutaj wejdę. Schylę się? Wejdę? Nie mogę przejść się, gdyby. Szkoda. O kurczę, czarna bojowa kura. Dobra, tu jest zbiornik o pojemności, ma pojemność bodajże 10 tysięcy. Jak widzicie, jest wyświetlacz taki. O, proszę bardzo. W beczce jest 5 tysięcy, czyli połowa tak naprawdę, czyli... No to w sumie dobrze, będzie coś takiego, że będziemy mogli sobie... Jest godzina 16:20, jutro o godzinie tam 16:20 znowu zobaczę, jak to wygląda, jak to jest z jedzeniem i będę już miał większe takie... Troszeczkę lepszy ogląd sytuacji, będę mniej więcej wiedział, jak to wygląda, te wszystkie parametry, czyli zużycie wody, słomy i paszy. Proszę, się samo otwiera. Zużycie wody, słomy i paszy w ciągu jednego dnia i ile z tego mamy jajek, tak więc będziemy mogli sobie jak gdyby porównać troszeczkę, czy to jest opłacalne. Czy to jest opłacalna produkcja? Tutaj naprawdę będzie głośno. Jeszcze kurczy. Nie, jeszcze nie zniosły żadnych jajek te kury. Niestety. Ale to jest kwestia czasu. Zaraz tutaj nadgonią. 16. Aha, czyli będzie taka sytuacja, że. No to też rzeczywiście. Tutaj będzie dużo chodzenia. Może lepiej sobie odpuścimy. Powiem wam tak, że tak. Ta mapa mi coraz bardziej wygląda na taką mapę, gdzie tutaj musiałoby kilka osób grać, żeby to wszystko ogarnąć.
Jeżeli byście chcieli uruchomić wszystkie tutaj zwierzęta i na przykład takie kury, takie skrzynki z jajkami, coż 16 takich skrzynek z jajkami, no to podejrzewam przy dużej ilości kur, to nie jest chyba jakiś problem, żeby to szybko zrobić. Później te skrzynki przewozicie albo... to są takie małe drewniane, chciałbym to jeszcze zobaczyć. Może przyspieszymy czas, to na samym końcu zobaczycie, albo to zobaczycie w następnym odcinku. Dobra, zamykamy. Ja sobie zostawię już tego bucherka, tutaj 93 litry. Kurczę, szkoda, mogłem zostawić tą wersję elektryczną, bo ją nie będzie trzeba tankować. Dobrze. Ten odcinek już będziemy powoli kończyć. Jak widzicie, tutaj tych kur jest dosyć dużo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To sobie sprawdzimy w następnym dniu. Czyli to już będzie w zima. Mam nadzieję, że... Nie, zima, znaczy pory roku tutaj generalnie nie mają wpływu na właśnie produkcję chyba. Tak, mam nadzieję. Na produkcję właśnie u kur, gęsi i tych ewentualnie owiec, które są w tym... no tam w tym miejscu, gdzie się produkuje ser. Ja nie mówię o tych owcach, które są zwierzętami jak gdyby. I zobaczymy, jak to będzie. A, pamiętajcie proszę o tym, że w opisie do tego odcinku będzie link, który, jeżeli klikniecie ten link, to tam będzie takie pytanie dotyczące nowego ciągnika, zamiennika za naszego Majora, który już tutaj swoje godziny wyjeździł i w sumie powinien być dawno sprzedany. Ja go dzisiaj jeszcze zrobię mu przegląd najprawdopodobniej, umyjemy go i w następnym odcinku już będziemy sprzedawali. W ogóle w następnym odcinku już może być bardzo ciekawie, bo będzie już zima i najprawdopodobniej w następnym odcinku już będzie śnieg. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że to wam się tutaj podobało, co my tutaj wszystko robimy. Jest tutaj, kurczę, dosyć głośno, tak więc ja chciałbym jak najszybciej się wynieść z tego kurnika. Chyba sobie odpuścimy pozostałe i zostaniemy tylko przy tym jednym kurniku i tylko przy połowie jak gdyby obsady tego kurnika, no bo no zobaczymy. Nie chcę tutaj czegoś przestawić, żeby później nie było czegoś takiego, że tutaj będę musiał cały czas siedzieć przy tych kurach, bo będzie się tutaj działo ciekawie. Dobra, jeszcze raz dziękuję za to, że obejrzeliście ten odcinek. Zapraszam do głosowania. Link znajdziecie w opisie. Pozdrawiam, Anton.